Dzień dobry kochani, z tej strony Farmy 6812 i oto mamy następny raz. A ten następny raz to jest dokładnie 45 raz na mapie Brzozówka. To mamy naszą mniwkę z poprzedniego odcineczka. Fajny sprzęt. Niestety musimy ją oddać, więc pozwolę sobie szybciutko ją oddać bez zbędnego przedłużania. Kombajny. Zwróć, pstryk, to też zwróć, pstryk, i został nam headerek do zboża i to też zwróć, pstryk. Dobrze kochani, no to w tym momencie cóż, no zostanie nam tylko coś tutaj zrobić. Z tym czymś. Ale zanim cokolwiek z tym zrobimy, to ja sobie pozwolę troszeczkę poprzestawiać te palety. Bo widziałem, że już w poprzednim odcinku, że ten... Co ja widział? Widziałem w poprzednim odcinku, że sałata się na mnie respi, bo już nie ma gdzie. Więc spróbujemy zabrać tutaj tą jedną paletkę. Złapiemy ją jakoś. Dobra, podjedziemy jednak z takiego widoczku, podjedziemy. Żółte widełki. To gdzieś tutaj z boku na kurczaku. O kurczak, uciekaj, uciekaj! Co za kurczak? Będzie tam stał pod tą teraz. No i dobrze mu tak. Pod tą sałatką, słuchajcie, od razu widzę, nam się zrespiła kolejna. Spróbujemy ją sobie zabrać. O kurczak, jak przeskoczył, ja nie mogę. Co za kurczak. No nawet całkiem. Nie popcham tego, tak? Nie popcham. Okej, może być. Jeszcze tutaj jedną sałatkę zadłużymy od razu. Kurczaki skaczą po sałacie prosto do szklarni. No to jest po prostu cud prawdziwy. Ja tu wziąłem od razu jakiś kanister ze sobą. Może zatankujemy. Słuchajcie, czy ja mam kanister? Naprawdę? Tak, mam kanister, słuchajcie, ale, ale kino. Tego jeszcze nie grali, nabiłem kanister. Nie no. Muszę to zobaczyć z drugiej strony. No cudownie, załapałem kanister, dobrze, nie szkodzi. Odstawiamy kanisterek na glebę. Okej.
No dobrze. Jajka na razie mi nie przeszkadzają, niech sobie stoją jak stoją. Dobrze kochani, to odłożymy te nasze widełki siłowo. Niech sobie tutaj poczekają. Użymy też odważniczek. Dobrze, niech sobie poczeka. A my pojedziemy. Teraz, moi kochani, tak. Albo wypożyczyć jakiś mulcher, albo kupić mulcher. Ale ponieważ ja już chyba nie chcę, tak sobie myślę, że chyba już nie chcę robić sorgo, na razie przynajmniej, to może byśmy sobie ten mulcher jednak wypożyczyli. Ach, w tej chwili mamy tak, miodek, który będziemy kupować, no nie wiem kiedy. To chyba jeszcze nie w tym, znaczy sprzedawać, przepraszam, nie kupować, tylko sprzedawać, ale to chyba nie w tym odcinku, bo mamy dopiero sierpień, a wszystko jest jakoś tak zimową porą, ma najlepszą cenę. Mamy miodek, mamy sałatę i mamy jajeczka. To wszystko raczej zimową porą będziemy sprzedawać. Teraz, kochani, cóż, weźmiemy ten mulczerek i będziemy przygotowywać pola przez nas ten odcinek i następny. Od razu zapowiem, że dzisiaj mam troszeczkę mniej czasu, więc ten odcinek będzie odrobinę krótszy niż poprzednie odcinki. Myślę, że około 40 minut. No i niestety część tego odcinka to będzie serial drogi, gdyż ponieważ nasz zatorek mknie tutaj. Mknie, ale mknie. Mknie do naszego agrotechrola, który jest otwarty od 8. To już się dowiedzieliśmy. Teraz przyznam szczerze, że będę miał zagwózdkę polegającą na tym, że zwyczajnie nie wiem, który ten murczerek wybrać. No gdzie się pchasz na kontuar? Mulczerki. I teraz tak, mamy do wyboru. O nie, do wypożyczenia. Konia będzie droga chyba. Na 700. Albo takiego 1,8 Lizarda, nie wiem co to jest za mulczerek. Tego Ursusa to raczej bym nie chciał, bo ja go już kiedyś testowałem poza nagrywaniem. On potrzebuje 60 koni, jest bardzo duży i ciężki. I jakoś mi tak niespecjalnie działał. Może spróbujmy tego Lizarda. Z podłączeniem centralnym? Nie, z podłączeniem z lewej. Może centralnym, tam już nie kombinujmy. No i spróbujmy nim coś porobić. Na razie go wypożyczmy po prostu. Zobaczmy, czy on będzie dobrze pracował. No to jedziemy naszego lizardzika. Zobaczmy, jak ten mulcher się będzie sprawował. Tak wygląda cały nasz zestaw. Czyli co mamy pod spodem w tym mulcherze? Pewnie mamy pod spodem wielkie śmigło, które wszystko będzie cięło. No a tu mamy takiego równiaczka z tyłu. No nic specjalnego.
Dobrze, jedźmy na maksa. Ile fabryka dała? No warto by było chyba umyć traktorek. Malutku. Brudaska. Cudownie, cudownie, cudownie się to toczy. O moi kochani. No dlatego to też będzie krótszy odcinek. Okej. No, jak zwykle piękna karczma. Żeśmy się w okolicy karczmy posadowili. Te pulka tutaj też są fajne obok. No ładna jest ta budowa, to i tojka na budowie. Elegancko. No. No to bierzemy się za tą robotę. Słuchajcie, zobaczmy jakie są tego funkcje, bo szczerze mówiąc nie wiem. Łącz mulcher, utrudnienie rodzynika, opuść mulcher. No nic specjalnego, dobra. Spróbujmy z takim widokiem pojechać. No to co? Podłączamy maszynerię. Opuszczamy. I ona nam... Oj! Wypałem w ogrodzenie. I ona nam tu robi robotę. No. Cudnie. No i pomulczowana. Czy ten mulczerek pasuje dobrze? No moglibyśmy go nawet zakupić. Gdyby nie to, że my tak jak mówiłem, no nie spodziewamy się za dużo. Chyba, że będziemy jeszcze jakąś taką uprawę mieli, nie wiem, kukurydzę. Do mulczowania, zobaczymy. Czy ja mogę mulczować do tyłu? No to też jest bardzo ciekawa opcja. Teraz to sobie dołączujemy. Okej. Będziemy drugi przejazd. Fajnie się. Takich przejazdów trochę będzie takim mulcherem, no niestety on nie jest bardzo szeroki. Ale to sorgo już, chyba drugiego się na to sorgo nie nabiorę. Nie jest bardzo szeroki ten mulcher. No coś tam mulczuję. Myślę, że te moje pola dam radę zrobić, ale gdybyśmy mieli mulczować większy areał, to myślę, że troszeczkę by było ciężkawo. To jednak nie jedzie bardzo szybko, więc 12 to jest całkiem przyzwoita prędkość. Ale no, zasięg nie jest za duży. No, ale generalnie robotę robi. Nie można powiedzieć, że nie robi. Proszę bardzo.
to w każdą stronę robi robota, słuchajcie. I sobie pozwolimy też troszeczkę zmulczować. O właśnie. Jeszcze przeszory bym zmulczował, ale one są odporne na mulczowanie. Z jakiegoś tytułu, nie wiem dlaczego, tak? Wydaje się, że mulczować można w każdą stronę i to jest prawie że zgodne z prawdą, na przykład w sensie rzeczywistością. Jeśli tam chodzą, chodzi zakraczek pod spodem. Słuchajcie, no i ta rolka wyciskała, to w zasadzie w każdą stronę to działa. O, i to tutaj coś mi nie doszło. To się tutaj nie podoba. Jeszcze z ciekawości zobaczmy, jak to na mapie wygląda. Jak to na tej mapie wygląda u nas? Że co to tutaj jest zrobione? O, proszę. Mamy, że zebrane. I co? Zaorane? Wymaga zaorania. No coś te punkty to jakieś dziwne są. Wymaga wałowania to wszystko. No zmulczowane. A fioletowe, że zmulczowane. No właśnie. O to. No i fajnie. No i fajusie, i w ten sposób przetestowałem tą maszynkę wizardową. No, sprawuje się dobrze, wygląda ok. Nie mogę powiedzieć, to są praktyczne sprzęt, dużo nie kosztuje. A taką bardzo małą gospę jak moja, to mógłby być też 1500, jest w miarę akceptowalny. Nie można narzekać. Znowu coś zostawiłem. Nie, słuchajcie, to nie może tak wyglądać, że aż tutaj zostawiam, no bez kitu. I do tyłu też jadę 12, słuchajcie, co lepsza. No dobrze. Dojedźmy tu do końca. Bardzo fajnie to działa, nie mogę narzekać, wszystko jest ok, cudownie nawet. No i teraz zrobimy sobie tutaj jeszcze ten śródeczek. No to pojechali, mam nadzieję, że dobrze pojechali. Nie, coś tam zostało, oczywiście. Aha, tutaj też coś zostało. No dobra, to wrócimy. To wrócimy, nie ma problemacji. I te kawałeczki dorobimy. Coś mi je tak pomijali. Szczególnie tak z tyłu już nic nie mam, No
No i jedno poletko mamy załatwione w ten oto sposób. I jedziemy na drugie. No, widzę, że tak nie do końca wykręciłem, ale prawie. Idziemy na drugie. No i cudnie. Wygląda to dobrze. Nie mogę narzekać. Powtarzam się strasznie, no ale naprawdę wygląda, że ten muszel robi robotę po prostu. Okej, tu sobie jeszcze jeden taki przejazd zrobimy do sąsiada. Dobra, no i będziemy zawracać. W ten sposób teraz troszeczkę. Okej, no i teraz do tych jajeczek dojedziemy. Okej, no i jedziemy teraz z tej strony. Pięknie. No i cudnie. Kochani, cudnie, cudnie. No cóż, mamy to prawie że zmulczowane. No jeszcze pojedziemy sobie tutaj. Siupaj. Ło, to chyba coś. Coś chyba nie opuściłem. Dobrze. Będziemy tam musieli poprawkę zrobić niedużą. Tak, polecimy. Mam nadzieję, że tutaj dobrze ogoliłem. Nie, zostawiłem mijaka. Trudno. Będziemy się poprawiać. A właściwie tak możemy zrobić, słuchajcie, korzystając z faktu, że do tyłu też mulczujemy. Zamulczować wszystko. Może niekoniecznie całkiem tyłem. Może trochę też przodem. Okej, powinniśmy dać radę. Cofniemy troszeczkę. Okej. Pojedziemy taki przejażdżik. Mam nadzieję, że to jest... Tak, tak, wygląda, że wszystko. Patrz, zostało jednak. I co lepsze, to też zostało. Okej, kochani. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten mulczer. Tak się on prezentuje. O, dobra maszynka. Nie za szybka, ale pracuje. Nie ma z nią większych problemów, pracuje do przodu, do tyłu z taką samą prędkością. Kory, no paskudy, będzie bujał sałatę.
Co za szkodniki? Co za szkodniki mi tu wydziubują sałaty. Właśnie, a propos sałaty. Tu jest moja łopata, ale gdzie jest mój kanister? Wezmę ten kanister. No nie wezmę. Słuchajcie, nie wezmę kanistra. Dobra, nieważne. Dobra. Tu żarcie jest na full. Tu wody jeszcze jest. Więc oddajemy oto coś. Oto coś oddajemy. Mulczarek. No, RM 180 mulczarek w porządku. Zwracamy. Bierzemy, co my bierzemy. No i myślę, że bierzemy i idziemy spać. Bo my zrobimy za chwilkę taką operację. Nie wiem, czy tak naprawdę się to robi, ale zrobimy taką operację, że weźmiemy ten drugi ciągniczek. Tego może tu zostawimy. Chwilowo. Śmiemy nasz drugi traktorek. Podłączymy do niego kosa. I zobaczmy, co my tu mamy. Nawóz. Nawozu nie chcemy. Chcemy wapno. Chcemy wapno, to bierzemy naszą łopatkę i ładujemy. No i dałem ciała. No nic to, musimy trochę nierealnie. Musimy trochę nierealnie użyć super siły. Bo ta łopata nagle ma... Nagle waży... Ile ona waży? Tyle, że jej bez super siły nie podniosę. No to po prostu jest jakieś... Chyba nieporozumienie. Ja to wsypałem gdzie niby? No, żebym jeszcze miał sypać tą łopatą, słuchajcie. No dobrze, udało się. Udało się chyba, tak? Nie do końca. No, widzę małą poprawę. Okej. Słuchajcie, panowie, no dobra, tą łopatkę trzeba tu zostawić. Ona tutaj sobie nazbierała. Całe wapienko. A my sobie teraz... Pojedziemy zwapnować małe co nieco. Aha, tu się zwapnujemy. Zresztą zwapnujemy jednak. Ups, trochę tak nie szybko pojechane.
Byłem do studni, nie wpadł czasem. Tak zaskoczyłem. No i tutaj żeśmy w końcu posprzątali to wapno. Co tutaj było? Okej. No i tą łopatę byśmy gdzieś odłożyli. Najchętniej na dynkę. Do środka. Ale nie. Ale położymy ją tu. Myślę, że będzie tu stała. O, bardzo sympatycznie. No to jedziemy dalej. Teraz jedziemy tutaj. Jakby trochę nam zabrakło. No dobrze kochani, to musimy trochę z tego worka sobie tutaj wsypać. Nic innego nam tutaj nie zostało. Tylko wsypać z tego woreczka. I tak to wygląda, słuchajcie. Hopaj. No tak. No, wygląda to bardzo interesująco, naprawdę. No dobra, zostawmy to tutaj w takim razie. Zrobimy to troszeczkę mniej realistycznie. Podjedziemy tutaj ten. Kosem, żeby załadować trochę tego. Okej, sorki trochę, zabrakło realizmu, no ale. Ale tak to sobie bywa. Tutaj nie jest niczego potrzebne. Ani tu, ani tutaj te boczki się nie doszywają. Dobra, nie nawożą. No dobra, no to zostaje nam tylko jeszcze pozbyć się tego kosa, w sensie tego wapna z kosa i to zrobimy gdzieś. Stop, a tam mam jeszcze wapno, ale z kolorowe ze mnie chodzące.
Wskakiłem się na drugi monitorek, bo tutaj mamy 35 minut, a mi troszeczkę na czasie, tak jak mówiłem, zależy, więc patrzę, jak to wygląda. Posuń się troszeczkę. Myślę, że to wyładujemy gdzieś tu. No, powiem szczerze, że tak dosyć zabawnie, ok. W zasadzie mi się wydaje, że mogę to tak chwilowo zostawić. Chociaż nie. Weźmy sobie jeszcze ten traktorek. I 5 minut poświęcimy, dosłownie 5 minut. Poświęcimy jeszcze na... Chociaż to może ten w następnym odcinku. Też przygotujemy się do następnego miesiąca, się tepniemy i przygotujemy się pod taki manewr. No, to chyba przez ten pośpiech ten manewr jednak nie był zbyt dobry. Wybaczcie, kochani, ja mam chyba super siłę jeszcze. Mój błąd, tak nie powinno wyglądać. Obróć się. Dlaczego tego nie mogę złapać? O, może tak bym to chciał. Patrzcie, kochani, ale się trochę śpieszę i dlatego takie dziwne manewry wykonuję. Bo tutaj pośpiech, co prawda, jest wskazany tylko przy łapaniu pcheł, ale pozwolę sobie tutaj rozłożyć tą maszynerię. Ona będzie czekała do następnego odcinka, żeby tutaj te nasze zmulczowane i, że tak powiem, zasypane wapnem rzeczy zabronować. No chyba tak będzie dobrze. Możemy to uderzyć. Tutaj straszę do certole. Jeszcze zobaczmy tylko, co na wyprzedażach z ciekawości. Aha, to żeśmy już to widzieli. Dobrze, kochani, to teraz ja się powoli już będę z wami żegnał, tylko pozwolę sobie od razu się tepnąć. Woda jest. Jedzonko jest. Miodzie powolutku, ale jest. Pozwolę sobie się tepnąć do następnego miesiąca. Gdyż cóż my będziemy robili w następnym miesiącu? A tuż nic nie będziemy robili w następnym miesiącu. Poza tym, że będziemy sobie bronować. Bo następną oprawą, jaką zrobimy, będzie nie wiem jeszcze co. Powiem otwarcie. Ale tepnąć się mogę do godziny 8. A nawet 6. Zobaczymy, czy będziemy mieli jeszcze możliwość obejrzenia w takich porannych naszych dyniek. No właśnie o to chodziło. Jeszcze wejdźmy do domku z ciekawości. Zobaczmy, jak ten domek wygląda w środku. O tej porze. Światełka się świecą. Wszystko czeka. No, elegancko. Kibelku też się świeci. Tu zamiast okna ma piękny widoczek. Widoczek na miodek. Stawmy to, byśmy mogli światło zgasić, no ale trudno, nie gasimy światełka, może mamy wyłącznik czasowy. No cóż, żeśmy zmulczowali w zasadzie ten odcinek, ten dzisiejszy odcinek poświęcony był, sponsorowało literka M jak mulczowanie. I tym optymistycznym akcentem się z wami żegnam, do zobaczenia, do następnego razu, cześć.